Między świątecznymi zakupami a przygotowaniami do Wigilii witamy Was w ostatnim przedświątecznym Kurierze Akademickim. Realizowanym tylko i wyłącznie przez studentów. A dziś specjalnie dla Was mamy studenckie smaki. To są prawdziwe obiady, no, czy daniowe, wiele zup do wyboru za 12,50, no dosyć dużo. W pojedynkę. Organizujemy fast dating i to jest, tak nas sugeruje, szybka randka. Kiedyś liczyło się przede wszystkim ile i za ile. Dziś liczy się przede wszystkim jak. Jak zupka, to dyniowa, jak makaron, to z wołowinką. Kryzys kryzysem, ale na jedzeniu nie oszczędzamy. Może wykwintny posiłek to drobna przyjemność mająca zrekompensować inne wyrzeczenia studentów. Kuchnia studencka od dawna słynie z pomysłowości, jednak coraz częściej studenci porzucają gotowanie parówek w czajniku na rzecz zdrowszego i samodzielnie przygotowanego posiłku. Dla Iwony, studentki dziennikarstwa, gotowanie to czysta przyjemność. Specjalnie dla nas przygotowała jedną ze swoich ulubionych potraw. Dzisiaj zrobimy szpinak z makaronem, mojego pomysłu. Szpinak się roztapia, cebulę jest pokrojona, ale zanim zaczniemy ją podsmażać, wstawimy wodę na makaron. Takie danie to dowód na to, że dobre jedzenie wcale nie musi być drogie oraz czasochłonne. Wykłady, zaliczenia, praca, popularne jedzenie w fast foodach nie sprzyja takiemu trybowi życia, zwłaszcza gdy na głowie mamy egzaminy. Co zatem powinniśmy jeść, by polepszyć przyswajanie wiedzy? Należy jako podstawę naszej diety przyjąć produkty z pełnego przemiału, zbożowe z pełnego przemiału, czyli kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, pieczywo chociażby graham zamiast białego. Poza tym w naszej diecie musimy uwzględnić co najmniej 2 razy w tygodniu ryby, najlepiej te takie tłuste, morskie, które będą obfitować w nienasycone kwasy tłuszczowe. Gotowanie nie jest obce również i wykładowcom. Ich doświadczenie i wiedza mogą stać się pomocą także dla głodnych studentów. Gdzie warto jadać? Zapytaliśmy prawdziwego specjalistę, nauczyciela akademickiego, dziennikarza oraz kucharza. Ja to, jakbym stworzył przewodnik, to tak, na uniwersytecie pierwsze miejsce w Kolegium Historicum dla pani Marii Królskiej to są prawdziwe obiady, no, czy daniowe, wiele zup do wyboru, za 12,50, no dosyć dużo, taniej dużo wiowicie na Uniwersytecie Ekonomicznym wspaniała stołówka, na Akademii Muzycznej bardzo dobra mała stołówka, ale bardzo smaczna, no na Poligrodzie na pewno na Rocha 10 dobra tania stołówka, ale nie tylko stołówki, trzeba iść na miasto. Kiedy już wiemy, co jeść, w jaki sposób przygotować danie oraz jakie składniki są odpowiednie, możemy przystąpić do najprzyjemniejszej części przygotowywania posiłku, czyli jedzenia. To się nagrywa. Początek grudnia to apogeum jesienno-zimowych depresji, szczególnie jeżeli listy do M, K czy B pozostają bez odpowiedzi. Wśród studentów przybywa singli i singielek, szczególnie tych z wyboru. Co skłania ich do życia w pojedynkę? Samotny wieczór przed telewizorem, zapłakane oczy i zużyta paczka chusteczek? Tak może wyglądać zdruzgotany samotnik. Są jednak w Poznaniu miejsca, gdzie los nieszczęśnika może się odmienić. Single Party for Students, czyli wieczór zapoznawczy dla studentów singli. Odbywa się co środę w pewnym poznańskim klubie i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na samym początku imprezy o 21 organizujemy fast dating i to jest, tak nazwa sugeruje, szybka randka, gdzie są określone zasady, gdzie mamy nadzieję, że przyjdzie równa ilość dziewczyn i facetów. I oni przez jakiś określony czas się poznają. Jeżeli zastosujemy taką zasadę, gdzie przez minutę dziewczyna rozmawia z chłopakiem, jest gong i za minutę się zmieniają. Jeśli się coś zaiskrzyło między nimi, to zostają i dalej rozmawiają i dalej się bawią na imprezie. Rozmowa rozmową, a tutaj aż chce się tańczyć. Jak w tym tłumie odszukać naszą przyszłą bratnią duszę? Każdy dostaje opaskę i musi wybrać jeden z 4 kolorów. Do wyboru jest kolor czarny, kolor zielony, kolor czerwony oraz kolor żółty. Każdy oznacza coś innego. Warto wrócić do początku i zastanowić się, kim właściwie jest singiel. Co odróżnia go od pozostałych samotników? Najprostsza definicja, że to jest osoba, która
nie wiem, nie pozostaje w jakimś stałym związku. I czasem jest tak, że osoby gdzieś się poszukują, tak, takich związków, relacji i nie za bardzo mogą takie zbudować, albo te związki właśnie są krótkotrwałe i szybko się rozpadające, a są takie, które świadomie taką decyzję podejmują, żeby właśnie iść taką drogą, nie budując, tak, i nie tworząc żadnego stałego związku, przynajmniej nie na którymś etapie swojego życia. My już wiemy. Ale czy uczestnicy single party są świadomi, do kogo skierowana jest ta impreza? Bardzo fajna dziewczyna. A może co to jest? To jest taki rodzaj gry w tenisa. Pewnie osoba, która korzysta z życia. W kontekście tej zabawy? No to chyba każdy, kto tu przyszedł. Powszechnie przyjęto, że student samotny to student nieszczęśliwy. Spędza czas w towarzystwie butelki wina, pilota telewizora oraz paczki chusteczek. Obserwując uczestników single party, stwierdzam, że student single to zupełnie inna historia. Dla Kuriera Akademickiego Andrzej Szymczak. Przygotowania studentów do świąt są przygotowaniami wyjątkowymi. Poza nauką student musi pamiętać o prezentach oraz zachować przy tym przedświąteczny nastrój. No i jak tutaj poradzić sobie z przepełnionymi i zawsze jak zwykle spóźnionymi pociągami? Jak sprawić, by te święta były wyjątkowe? Kiedy witryny sklepowe zaczynają jarzyć się nowym blaskiem, a na półkach zamiast zniczy pojawiają się bombki, to wiedz, że coś się dzieje. Gdy w radiu w kółko leci ta sama melodia, a ludzie popadają w zakupowy szał, to już wiesz, że święta są blisko. Nazwałam siebie entuzjastką świąt. Uwielbiam iść główną ulicą w mieście, widzieć te wszystkie świąteczne iluminacje, czuć tak naprawdę ten czar świąt, jeszcze jak spadnie trochę śniegu, naprawdę to jest widok po prostu budzający, tak naprawdę skłaniający do myślenia. Cieszy mnie to, że mogę już praktycznie kilka tygodni przed samymi świętami czuć tą całą atmosferę. Jednak nie wszyscy są entuzjastami przedświątecznej gorączki. Nie lubię świąt. Nie lubisz świąt? Dlaczego? Nie, bo jest taki znaczy za dużo tego wszystkiego. Gdyby to nie było tak bardzo rozpowszechniane, że będzie właśnie jakieś choineczki i coś, to jeszcze, ale wszędzie te piosenki świąteczne, nie, już tak nie. Raczej jestem z tego typu ludzi, którzy starają się to tak w miarę zostawić gdzieś tam, będzie Wigilia, będą święta, będzie fajnie, a tak to niekoniecznie. Również Kuba ma na ten temat odmienne zdanie. Za dużo ludzi obchodzi te święta w Polsce, którzy nie wierzą w Boga. Którzy są ateistami, a tak naprawdę siadają do stołu wigilijnego, dzielą się opłatkiem, a wiadomo, że to wszystko jest podporządkowane wierze. A co najbardziej cieszy studentów? To oczywiście przerwa w nauce i możliwość powrotu do rodzinnego miasta. Większość z nas jako środek transportu wybierze kolej, która jak co roku w połowie grudnia przygotowuje się do zmian. Zmienia się teraz rozkład jazdy, co prawdopodobnie pozytywnie nie wpłynie na powroty do domu, ale mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć i na czas i jeszcze wszystko przygotować przed świętami. Taką samą nadzieję ma PKP, które oprócz akcji informacyjnej na stronach internetowych czy ulotek z nowymi rozkładami, przygotowały dodatkowe punkty informacyjne. Poza godzinami kursowania pociągów zmienia się część tras. Likwidowane są też niektóre połączenia oraz uruchamiane nowe. Dlatego uzbrójcie się w cierpliwość i koniecznie wcześniej sprawdźcie, czy macie czym dojechać do domu. Gdy prezenty spakowane, bilet kupiony, a w głowie już tylko smak domowego barszczu z uszkami, nie pozostaje nic innego, jak zacząć składać sobie życzenia. Miłych, spokojnych, fajnych, super świąt, no kiedy nadejdą niedługo. A przyjdziecie? A my przyjdziemy, na pewno się pojawimy, jak będziecie grzeczni, bo jak nie, to z rózgą. Jako, że Mikołaj życzenia świąteczne już wam złożył, my nie możemy być gości. Dlatego prosto siedzimy w naszej redakcji i prosto z serca życzę wam zdrowych, wesołych świąt, mnóstwa trafionych prezentów, a przede wszystkim wypoczynku i złapania ostatniego oddechu przed nadchodzącą sesją. W imieniu całej redakcji Agata Zamałecka. A teraz przegląd wydarzeń z akademickiego Poznania. Absolwenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza promowali pomoc w rytm swojej muzyki. Zespół Audiovils, bo o nim mowa, 4 grudnia dał popis w Auli Głównej podczas koncertu charytatywnego na rzecz osób niepełnosprawnych. Bisom nie było końca, oby nieskończone było też wsparcie, które możemy zaoferować tym najbardziej potrzebującym. Na koncercie wystąpili również pracownicy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z Kalisza, a między występami przeprowadzono licytację prac plastycznych.
Sztalugi na korytarzach u przyrodników. Uniwersytet Przyrodniczy po raz kolejny zorganizował wystawę prac malarsko-rysunkowych studentów pierwszego i drugiego roku architektury krajobrazu. Zwiedzający będą mogli przenieść się do skąpanego w wakacyjnym słońcu Sandomierza i zaspokoić swój artystyczny apetyt, podziwiając pracę młodych architektów. Wystawa potrwa do połowy grudnia. Wstęp bezpłatny. Chciałbyś podszkolić swój angielski, ale nie masz zbyt wielu pieniędzy? Szansę na darmowy semestr w szkole językowej daje Ci teraz Uniwersytet Medyczny. Aby wziąć udział w organizowanym konkursie, wystarczy jedynie zaprojektować uczelnianą maskotkę. Udział może wziąć każdy, bez względu na jakiej uczelni studiuje. Spieszcie się, zgłoszenia można wysyłać tylko do końca grudnia. Rozbrój sesję. Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego znalazł sposób na bezpieczne przejście pola minowego szykowanego przez swoich wykładowców. W ramach nowej akcji Korepetytor PSUEEP każdy student może podnieść stan swojego portfela lub też wiedzy. Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz dla korepetytorów lub zamieścić prośbę o pomoc na stronie. Oferta skierowana jest także do studentów innych uczelni. Jak opisać styl życia studenta? Ciągle w biegu. Ale już w najbliższą niedzielę dzięki Akademii Muzycznej będziecie mogli na chwilę zatrzymać czas, oderwać się od wszystkich przyziemnych spraw i dostarczyć uszom dawkę klasyki. To załamanie czasoprzestrzeni stworzy Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej pod batutą Marcina Sompolińskiego. Brzmi kusząco? Sala Nowa, godzina 19. Rusza wielkie przemeblowanie Poznania. Czas wprowadzić odrobinę zamieszania na ulicach, a nikomu nie wychodzi to lepiej niż studentom. Uniwersytet Artystyczny wraz z miastem zaprasza do udziału w konkursie Design for Poznań, w którym młodzi wizjonerzy mają zaprojektować meble miejskie dla Poznania. Ci, którzy chcą zgotować miastu nowe oblicze, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.designforpoznań.pl. Pamiętajcie, wy tu urządzicie! Na dziś to już wszystko, ale o poznańskim życiu akademickim mamy Wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Nie tylko na ekranach Waszych telewizorów, ale także na popularnym portalu społecznościowym. Znajdźcie nas, jeśli to lubicie. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!